Agresja, lęki separacyjne, ciągnięcie na smyczy, złe zachowanie, żebranie, szczekanie, to my. My to robimy. To nie jest głupi pies czy złośliwy, bo to słyszę, że jest złośliwy, że jest podły, że jest wredny. Nie, to my tacy jesteśmy. Psy biorą to, co dajemy. Nie ma, to trzeba pamiętać, że nie ma tak, że kurczę, mogę jej wejść na głowę, ale nie wejdę, bo będzie jej przykro. Nie, jeśli mogę, to wejdę. Jeśli tu mogę wejść, to wejdę tu, a jutro będę chciał się piąć dalej. Jeśli raz mi dała kiełbaskę, to wystarczy się postarać, da mi drugi raz, da mi trzeci raz. I tak naprawdę, jak przychodzę do ludzi, czy jeżdżę po ludziach, czy przychodzą na. Mam do czynienia z jakby bezbronnym szczeniakiem, który potrafił, może nie sterroryzować, ale wspaniale wychować dwoje dorosłych osób. Żeby móc się porozumieć z psem, czyli coś mu wytłumaczyć, przede wszystkim musimy. Jakby zacząć komunikować się w języku psim, czyli zacząć rozumieć, co naprawdę pies rozumie, kiedy my do niego coś wykonujemy. Nie zachowujmy się, jakby pies był drugim człowiekiem, czyli tłumaczenie, że nie dam ci, oznacza dla psa, że naprawdę ten smaczek już jest prawie, już mi prawie dała. Dawanie psu nadziei, a potem. Niedawanie jeszcze bardziej psa nakręca, i znowu mamy psa sfrustrowanego, który tylko wzmoży swoje działanie, czyli od siedzenia zacznie popiskiwać, poszczekiwać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy psu jakiekolwiek zachowanie wybić z głowy, musimy używać takich słów, sygnałów, komunikatów, które pies rozumie, że nie oznacza nie, a tak oznacza tak. Jeżeli ma pies odejść, to muszę patrzeć na psy. Ja oczywiście sporo się uczyłam, robiłam różnych kursów, seminariów, studiów i tak dalej, ale jeździłam na praktyki, natomiast najwięcej dało mi godzinami siedzenia i patrzenia na rozmawiające psy. Tak, to, co sobie ustalały, to jak rozwiązywały problemy, jak rozwiązywały konflikty, jak nawiązywały po ludzku mówiąc przyjaźnie, znajomości, dlaczego jeden pies temu pozwalał na więcej, a temu na mniej, to jest bezcenne. Więc jeżeli chcemy się komunikować z psami, zacząć ich wychowywać, a nie tresować, bo wytresowany pies może być całkowicie nadal emocjonalny, komendy wcale nie zmieniają stanu emocjonalnego psa, to musimy zacząć mówić po psiemu, albo przynajmniej mieć kogoś, kto pomoże nam jakby w tłumaczeniu, bo bardzo często mi zarzucają ludzie, że bo to jest mój pies, a z panią wpatrzony, no mówimy jak w Matkę Boską Świętokrzyską, tak mnie nazywają na placu. To nie jest tak, to nie jest dlatego, że pies mnie, jak to niektórzy mówią, że tak mnie kocha. Nie ma to nic wspólnego. On po prostu rozumie, co ja mówię, bo ja rozumiem jego. Więc to tylko chodzi o to, żeby ktoś umożliwił jak negocjator porozumienia. Potem to już jak już zaczynacie się dogadywać, to właściciel i pies mogą wzajemnie uczyć się sztuczek, książkę 1001 sztuczek i po kolei lecieć z kolejnym tresowaniem. Ale najpierw musimy się dogadać z tym ślinieniem. Naprawdę jest tak samo, jak tłumaczą mi, że to jest niemożliwością, żeby pies nie wchodził na kanapę. To wystarczy jeden góra 2 dni i nie będzie wchodził. Naprawdę. Ale nie wchodź, nie możesz, bo taka gadka do czego doprowadza? Do tego, że pies jest święcie przekonany, że my przez wyciągnięte łapki, czyli my go odpychamy, a co rozumie pies? Zapraszamy do działania, bo jeżeli ktokolwiek widział psa, który zaprasza do zabawy, tak właśnie wygląda pies do zabawy. Rączki w dole, rączki, łapki niżej, pupa wysoko, zabawa. Więc jeżeli tak tłumaczymy psu, żeby zszedł z kanapy, pies jest święcie przekonany, że jesteśmy bardzo zadowoleni, żeby na kanapę przychodził. Jeżeli wysyłamy sygnały, które pies rozumie, dajcie mi 2 dni i pies nie będzie wchodził na kanapę. Tylko znowu, czasami widzę, że to bardziej właścicielowi jest potrzebne, żeby pies był na kanapie, żeby pies jadł przy stole, niż psu. Pies nie musi leżeć na kanapie, nie musi jeść przy stole. Ba, pomimo tego, że tego nie robi, potrafi być nadal bardzo szczęśliwym psem.